Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. To jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku, punkt nr 69.13. Zanim przejdziemy do procedowania, no tutaj też do tego projektu uchwały został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. Jeżeli otwieram dyskusję nad tym wnioskiem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nie. Jeżeli przystępujemy do głosowania nad wnioskiem, kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie. Kto się wstrzymał? Pan Adam się wstrzymuje? Nie, Szanowni Państwo, ja ten projekt uchwały tak naprawdę w punkcie poprzednim omówiłem. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Otwieram dyskusję. Pani radna Agnieszka. To dokładnie oznacza to, co jest tam zapisane. Jak gdyby impulsem do wpisania tego zadania było, ale jest konkretna impreza turniej klubów sportowych. Do niej, do pana przewodniczącego Wrony podczas ostatniej imprezy na Chorniku. Dnia Dziecka, tak. Podeszło dwóch czy trzech młodych ludzi, którzy co roku już od kilku lat tutaj na Chorniku taki turniej organizują. Sporo tych klubów z terenu szeroko rozumianego Pomorza w tym turnieju bierze udział. Zaproponowali, aby Rada Dzielnicy 11 ten turniej objęła swoim patronatem, no i żebyśmy wsparli finansowo. No to jak gdyby nie ma, uważam, że jest to cenna inicjatywa, to nie ma innej możliwości jak otwarty konkurs ofert. Natomiast to wiadomo, to jest konkurs, no tutaj inne podmioty też mogą aplikować o te środki, tak jak i o w tym temacie organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych czy wspieranie zadań w zakresie kultury. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nie. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działania pożytku publicznego w 2014 roku, druk nr 69.13. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta.